drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Chcemy wam pokazać naszego local representative, człowieka, który pomaga nam pozyskiwać poszczególne punkty, podpisywać umowy. A kim on jest, co robi, to dokładnie powie mój wspólnik i lider naszego projektu, Tomasz Szupiński. Dzisiaj jestem tu z Adilem. Adil, my friend, the whole Poland is looking at you. Adil is our hero and he's doing the toughest job regarding the spot negotiation. And tell me, how the process of gaining a spot look from your perspective? Oh, well, Dubai and Abu Dhabi, well, the UAE actually is not just what you see on the television. There's a lot of things which go in the underbelly. Dubai's culture, the UAE's culture is very different than that of Europe, because UAE is a mixture of people coming in from everywhere across the world. So the culture has its own unique flavor, which we have to navigate through, you know. I think we are doing a good job. Yeah, we do wonderful job, thanks to Adil. And we will probably end up with over 20 spots this year. Thanks 20, to I think it's going to be more than 20 it spots. It will be more, it will be more. Nie trzeba być tuzą geograficzną, żeby wiedzieć, że na Bliskim Wschodzie generalnie zimą jest mega gorąco, a latem jest turbo gorąco. W tym momencie jest 39 stopni, wieczorem to spada do 34, więc tak się wydaje, że w sumie nie jest aż tak źle, zwłaszcza, że w lipcu teraz w Polsce są podobne temperatury. No nie jest tak do końca. Pierwsza rzecz jest taka, że jak bierzemy prysznic, to woda jest albo ciepła, albo gorąca. W ogóle nie ma zimnej wody, nie ma czegoś takiego. Jak korzystamy z toalety i spuszczamy wodę, to po prostu z toalety bucha, to jakbyśmy spuszczali wodę w toalecie wrzątkiem. Wczoraj jak szliśmy po mieście, to wszystkie telefony, obiektywy, wszystko po prostu parowało. Tutaj praktycznie nie ma ludzi, wszyscy albo stąd uciekają do jakichś zimniejszych krajów, albo siedzą w marketach. Dalej na zewnątrz się praktycznie nie dzieje nic. Tam jest fajny skyline. Jest on dosyć mało szczegółowy, troszeczkę tak jakby zasięg renderowania był bardzo niski. Kiedyś Elon Musk napisał na Twitterze, że żyjemy w symulacji. Mamy tutaj oto piękny dowód, nie żartuję oczywiście. Siemanko, znajdujemy się w tej chwili w Festival City Mall, gdzie wkrótce będzie otwarty nasz kolejny punkt, tam kawałek dalej. A dlaczego wybraliśmy akurat to miejsce? Opowie Tomasz. Tak, mall jest w bardzo fajnej lokalizacji, w centrum Dubaju. Duża część ludzi wchodząc do mallu, czy idąc z Ikei, Carrefoura, idzie w tą część i musi ominąć nasz punkt. A sprzedaż lodów to jest też bardzo duża gra statystyczna. Więc wybraliśmy ten punkt. To co jeszcze warto wspomnieć, a propos tego konkretnego punktu, ale nie tylko, też innych, to warto w przypadku naszego biznesu poniekąd sugerować się tym, czy jest po prostu obecność konkurencji, bo co ciekawe, ta konkurencja niejednokrotnie odpowiada wprost na pytanie, jaką mają średnią sprzedaż lodów dziennie, więc ta liczba jest dla nas dość istotna. Look, tell a man no trouble, I don't want beef man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Jesteśmy w Jasmolu, mamy bardzo wąskie okno na nagranie tego wideo, ponieważ tutaj są zasady restrykcyjne z maskami i tak dalej, zupełnie inne niż w Dubaju. Zrobimy teraz test. Jaki? Sprawdzimy, jak szybko rozpuszcza się, albo jak wolno rozpuszcza się nasz lód. W takiej temperaturze pokojowej jest około 22 stopnie. Maiden, can I have one mix, please? Jak pani skończy, to zaczniemy liczyć czas tak. Mamy 5 minut i tak wygląda lód w tej chwili. Także do pełnego roztopienia, tak żeby się człowiek ubrudził, to myślę, że w takich warunkach co najmniej 20 minut, jak nie więcej. How do you like the ice cream? You like the ice cream? Yes. Dzień dobry kochani, właśnie spotkaliśmy naszych rodaków w Abu Dhabi przy naszym stoisku z lodami. Jak tam, co tam słychać? Jak nasze lody smakują? A no smakują. Nie zdążyliście posmakować. Nie, ostatnio też byliśmy. Byliście, tak? Już byliśmy. Jak? Bardzo dobrze. Wrażenia? Jakieś wspomnienia z Polski? No tak, trochę. My
teraz szukamy lokalu, który będzie miał wystarczającą ilość metrów, żeby mieć pozwolenia na gastronomię, bo żeby móc zatrudniać pracowników, musimy mieć co najmniej... Musi być wypełnione wszystkie... 40 czy tam ileś metrów. Każdy pracownik teoretycznie musi mieć swój metraż jak dla siebie. No tak wygląda. I'm in a big lease, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it to Quigley. Tu jest klasyka, twoje ziomki kręcą lolki, moje kręcą lody. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when they throwin' the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor, I got too much, I gotta... Pani Heleno, ja kogoś za chwilę wypierdolę z tej roboty. Ale co się stało? Kto podał ciepłą wódkę? Ale pan prezes lubi ciepłą wódkę. Od dzisiaj nie lubię! I'm in the big leagues, totally don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Jest kozacko. Told him put a check up in my hands. We got time, no cap. Made a few checks, but they all in the rest. Dzień dobry, witamy was z jachtu. Dobrze działający punkt, albo inaczej. Widełki, jeżeli chodzi o dochodowość per punkt w skali roku, to są... Panie Adrianie, niech mnie pan wyprowadzi z błędu. Dobry punkt w Dubaju to jest między 1 000 000 a 3 miliony rocznie? 300-400 lodów razy 30 dirhamów to jest dziennie, razy 30 dni plus razy 12 miesięcy to daje nam około 4 milionów dirhamów, jeden punkt. Ja będąc bardzo ostrożnym, żeby nie powiedzieć sceptycznym, nawet jak będzie bańka z jednego punktu rocznie, to też nie będziemy płakać, nie? Zwłaszcza jeżeli tych punktów będzie 20. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the plate. So talking rapa para, rapa para. Chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, work the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher, under pressure, now we bless. A więc nie śmiejcie się z cudzych wad, bo one mogą zbawić wasz świat. Rapapara, rapapara. Miała morda jako para. No ciężki dzień dzisiaj był w robocie. No mi się łatwiej pracuje z Gdańska po prostu, no. Tak zdalnie, nie dużo lepiej. Dzisiaj to pierdol straszny, serio. Ja tak siedzę normalnie przed kamerą, z ludźmi gadam. Promujemy przez to biznes przedsiębiorczy, a tutaj te temperatury, jacht. Bartek przez pierwsze 4 dni się aklimatyzował nie z pogodą, z klimatem, tylko tym, że jeździ Mitsubishi albo Nissanem, a nie Mercedes. W tym nie ma, żartu, to jest prawda. Ja się tutaj tak dziwnie czuję, chłopaki, no wie co ci klimat przeszkadza? Nie wiem, za ciepło? Nie no, ale auta chujowa, nie? Poniżej 400 koni to nie samochód. Body blows to bring the head down. I'm ahead now. Second bread and cut the overhead. I'm more prepared now. Feel like Freddy to your favorite rapper. Yeah, they scared now. Kill them all inside my dreams, except they really dead now. Mam wam pewną historię taką krótką. Justyna, która jedzie z przodu, może się pokazać na chwilę. Hej. Co, chłopaki, bo ja sobie tak dobrze radzę u was. Ja bym chciała mieć własną działalność i ja sobie chyba zacznę tutaj działać tam w takiej branży. No i my, no dobra, spoko. Zatrudniliśmy nową osobę, ale dopiero od lipca. Mówimy, dobra, to już na zostaniesz do lipca. No, no dobra, dobra, spoko, że jakoś się tam przemęczę. No i wiecie, czas mijał. Przygody się rozwijają szybko. No i tak Justyna pod koniec czerwca, znaczy tak w połowie czerwca, wiecie co, chłopaki? Bo ja tak w sumie to bym jednak chyba chciała z wami zostać, nie? Coś możemy zaradzić, coś zrobić. A my, no dobra, a chcesz lecieć do Dubaju? No i here we are.